Tydzień modlitw o ochronę życia, dzień drugi za dzieci i młodzież, o dobre życiowe decyzje, wierność chrześcijańskim wartościom i umiejętność odróżniania prawdy, dobra i piękna od tego, co jest ich zaprzeczeniem. Wszyscy, niezależnie od naszej życiowej roli, mamy obowiązek być ludźmi pokoju. Nikt nie jest wykluczony. Nikt nie ma prawa odwracać wzroku. W naszym świecie globalizacji. Popadliśmy w globalizację obojętności, przyzwyczailiśmy się do cierpienia innych. Nie dotyczy nas, nie interesuje, to nie nasza sprawa", stwierdza papież Franciszek we wstępie do książki Encyklika o pokoju na Ukrainie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby także dzieci i młodzież uczyły się przechodzenia od postawy obojętności do postawy wrażliwości na inne osoby. Oświeć ich światłem swojej łaski, niech poprzez wychowanie i samo wychowanie staną się ludźmi pokoju, pełnymi szacunku dla życia drugiego człowieka w każdym jego wymiarze i aspekcie, od momentu jego poczęcia aż po naturalny kres. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa świętego Jana 23. Zbawicielu nasz prosimy Cię usilnie w naszych modlitwach o pokój, który nam pozostawiłeś. Pokój mój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Oddar od nas wszystko, co mogłoby zagrozić pokojowi, i przemień wszystkich ludzi na świadków prawdy, sprawiedliwości i miłości braterskiej. Oświeć tych, co rządzą losami ludów, żeby troszcząc się o godziwy dobrobyt swoich rodaków, utrzymywali nieocenione dobrodziejstwo pokoju. Abyśmy umieli obalać bariery, które ludzi dzielą. A zacieśniać więzy miłości wzajemnej, abyśmy mieli zrozumienie dla innych i przebaczali tym, którzy nam przykrość wyrządzili. Tak, dzięki Tobie wszystkie ludy Ziemi będą stanowić jedną prawdziwą wspólnotę braterską, tak, że wśród nich nie przestanie kwitnąć i królować Twój tak upragniony pokój. Amen. Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Ewangelium Wita. O Maryjo, Jutrzenko Nowego Świata, Matko Żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia. Spójrz o Matko na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet, ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych, zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna. Potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen. Modlitwa za dzieci i młodzież to właściwie modlitwa za nas, dorosłych, żebyśmy młodemu pokoleniu dawali dobry przykład. Byśmy pokazywali, jak pięknie żyć, wskazywali, co jest naprawdę ważne i jakie wartości są fundamentem. Od tego, jak wychowamy dzieci i młodzież dziś, zależy, jak będzie wyglądał nasz świat za kilkadziesiąt lat. Młodzi ludzie mają wiele pytań, są wymagający, mówią dosadnie, myślą czarno-biało, nie mają dla nas taryfy ulgowej. To prawo miłości. Przy tym wszystkim pragną miłości i prawdy. Czy jesteśmy gotowi porozmawiać tak, także wtedy, kiedy ich pytania nas uwierają? Czy mamy gotowość być ich przewodnikiem? A może z trudnymi pytaniami, które czasem rozdzierają młodzieńcze serca, odsyłamy ich do obliżej nieokreślonych autorytetów? Tymczasem tak długo jak chcą słuchać nas, rodziców, wychowawców, bliskich, mamy nie tylko obowiązek stać obok nich. To jest przywilej. Nie rezygnujmy z Niego. Ale słowa nie wystarczą. Dzieci i młodzież obserwują, czytają między wierszami. Jeśli nasze zachowanie nie pokrywa się z tym, co mówimy, szybko zarzucą nam, że karmimy ich pustymi deklaracjami i będą mieli rację. Jak kształtować szacunek do życia wśród dzieci? Zacząć wcześniej, gdy jeszcze można wziąć dziecko na kolanach i w atmosferze miłości powiedzieć, że pragnęliśmy go od samego początku, a potem, rozmawiając, może czasem do późna w nocy ale zawsze wtedy, gdy jesteśmy potrzebni. Więź buduje także wspólne spędzony czas. Tego się nie da niczym innym zastąpić. Dając dziecku czas, czyli rezygnując z pracy, z filmu, z komórki, pokazujemy, że jest ona ważniejsze od wszystkiego.